Siemka, Sysuny, proszę, to jest ostatni odcinek Znaka. Zaczynamy rozdział 13-4, ostatni strażnik. No, Nak przez ostatni czas nam się naprawdę, i to naprawdę rozrósł. Oho. Ja pierdolę, co to jest? Matko kochana! To było! Mam podejść do ciebie? No, oczywiście. No, co to ma być? Pa? I o co tu chodzi? Że ja mam ci bić tą barierę. Myślałem, że ci jej się nie da zniszczyć. Wiecie, jak czasami w grach jest. O! Ej, nie wiem jak z nim walczyć. Prawda. Kształy działają na niego. Aj no, wpadłem. Jak niszczę bariery, to jednocześnie ja go niszczę, bo w sumie nie wiem do końca. O! Jest taki mini boss przed zwykłym bossem. O, chyba tak. Tylko z checkpointami, mam nadzieję. Możliwe, możliwe. Halo, wskoczysz mi tutaj? Wow. Za trzecim razem mi się dopiero udało tam wskoczyć. Jakimś fioletowym rzuca. Jakie robicie? O, a. Sranka się po prostu. Dobra, wiem, że to jest dopiero drugi etap. Mnie rozjebał. Dobra, mam szczęście, że dali tutaj checkpoint. Kelczy na legendarnym. O! Nagle się zrespiły kamienie i jeszcze mnie tam. Ała.
Ała. Wiecie, rzucanie czegoś pod nogi nie jest fajną sprawą. Nie, ja na pewno umrę. Nie wiem, jak ja mam go atakować. No i teraz nie przejdę tego bossa, bo grubas nie może tam wejść. Dziękuję. Jednak nie. LOL. Dobra, idziemy dalej. Do wielkiej sfery chyba, nie? Zabieraj mi kurwo reliki. O, nie mogę. O, fajnie. LOL, na jednego hita. Wow. Mamy naszą wielką sferę, nie? Ja myślałem, że ten typ jeszcze tu wróci. A, jego sfera. Jest boss? Matko. Tak. Prosił 13.5 wielka sfera. Oh my god. Co, ja mam dojść do tych reliktów? Matko, chyba tak. Matko. No jasne. Zobacz to, czy unikniesz, czy nie. Zawsze cię trafimy, kurwa. O, jasne. O, co to ma być? Ja pierdolę. Nie to, że zanim ja dojdę do tych reliktów, to jeszcze takie niezbalansowanie jest. Serio. Myślałem, że dostanę. Kurde. O, super. Biorę w lewo, ale to idzie prosto. No jeszcze zacinaj, no. I ja nie wiem, czy mam ci rozwalać tą barierę. Nie wiem.
gdzie nie wiem. To się wkurwiać będę, Boże. Naprawdę. Na razie mnie ten boss wkurwia. Ale nie da się kurwa go pokonać. Nawet dojść ze zjebanym ślimakiem. Co to ma być? Nawet tego uniknąć czasami nie mogę. Myślałem, że teraz też dostanę. O, teraz to już w ogóle dostałem, tak? To serio, to już jest głupie. O już, pożeraj, już kurwa, niech ci stanie. Mały siur. O matko. Co? No i nie! Nie! Tego nie ogarniam. Raz leci perfekcyjnie na mnie. Po prostu jakby przewidywał już mój ruch. A drugi... to po prostu no misuje jakby to już było kurwa specjalnie. By hitboxy tu kurwa nie działały. Kurwa, on unika. Się kurwa normalnie posrać można. No. Dobra, ludzie, ja teraz nie wiem, czy to niszczyć. No, ogólnie to prawie bym nawet spadł. Więc no. Nie ma żadnej bariery. O, fajnie. O, nie, to jest żart, ludzie. To jest żart, ja teraz tego nie uniknę i kurwa zginę. O, jeszcze to. Nie, to jest przesada. Nie to, że jeszcze te wielkoludy. Jeszcze ja mam unikać tego. I to od nowa? Teraz przyprawi mnie o kurwa ból głowy. Wy sobie tego nie wyobrażacie. Niby dać wieczną żywotność. Wieczną. Większą żywotność na pewno. Już chyba ogarnąłem, jak tego unikać. Albo nie. Tak mnie kurwa trafia. Oczywiście. W to nie wierzę, no naprawdę. No i co ja mam tu zrobić? Ja nawet nie mam takiego zasięgu, żeby do niego podejść. I tak mnie pierdolnie tym gównem. I tak drugi etap jest kurwa najgorszy. Co to ma być?
myślałem, że dostanę. Wow! No, ale oczywiście musiałem od jakiegoś randomowego gówna od niego dostać, nie? To już jest norma, szczerze mówiąc. O, jasne. Nie wierzę. Co? Boże, no tak się kurwa zrespiło przed moją mordą, że to szkoda gadać, no. Jeszcze jestem takim słoniem, że tego się nie da unikać. Chyba, że cię nie mogę pierdolnąć przed tym wszystkim. Mam pełne życie. Chyba, że jeszcze, no właśnie, te typy wyjdą. Jakbym dostał od miecza, to bym się po prostu obsmarkał, nie? O! Początkujący nag dostałem, pewnie za przejście na normalnym. I odznaka strażnika. Co robisz z tymi reliktami, na? Czas stąd iść. O tak. Wreszcie wszystko wróci do normy. Myślę, że sprawy już nie wrócą do normy. Nigdy. O, ale... No, różce sobie zostawiłem. Chodź, Lukasie. Dołącz! Jakby ludzie mu nie rzucali reliktów. Największym zagrożeniem okazał się być jeden z nas. A teraz chciałabym pogratulować trójce ocalałych bohaterów, którzy zapobiegli wielkiej tragedii. Ten róg rzeczywiście sobie zostawił. Dziękuję, ten jednorożca. Dziękuję. Doktorze? Mogę? Chcę podziękować Nakowi za wielki, żeby wręcz nie rzec, olbrzymi wkład w naszą wyprawę. Pragnę również podziękować najmłodszemu z nas za dobrą radę. Gdyby nie on, sami użylibyśmy klucza, co skończyłoby się tragicznie. Dziękuję, Lukasie. A teraz prosiłbym o owację dla Rajdera, który oddał swe życie, by ocalić nas wszystkich. On zaraz tu wejdzie. Jesteśmy z tobą, Rajder.
gdziekolwiek jesteś. Przyszedł? Teraz pewnie będzie. A, to jest Ryder. Z Katriną jeszcze. Nie wyliście się czasami. Chyba, że już to zrobili. Koniec. Zasłużony koniec. Nareszcie. No co ja mogę powiedzieć o tej grze? Fajna platformówka, system walki. Czasami mnie bolały te hitboxy. Czasami, a być może to były po prostu moje wymysły. Wiecie, ja już tak gadałem od rzeczy. Ten boss ostatni w ogóle był nie tak strasznie trudny. Denerwujący. Jak rzucał, jak już było tak najbliżej ciebie, właśnie tak najbardziej pod koniec trzeba było skręcić w bok i on cię wtedy nie trafiał. Ale jak zrobisz zbyt wcześnie unik, to on cię trafi w końcu. Co jeszcze mogę jeszcze powiedzieć? Soundtrack i ogólnie dźwięk, oprawa była piękna. Piękna była naprawdę, bo w każdym rozdziale mieliśmy coś innego. Różniło się po prostu, jak zmienialiśmy klimat tej gry, to po prostu nagle się soundtrack super zmienił. Jest znak dwójka, jednak nie wiem, czy nagram go w ogóle od razu, bo ja jeszcze na dysku mam zainstalowanego Ratcheta i Clanka, właśnie po Naku będzie Ratchet i Clank, a po Ratchecie i Clanku będzie Horizon Zero Dawn. Czemu tak? Bo okej, jestem już z powrotem. Zatrzymało się nagrywanie Znaczy zostało wznowione nagrywanie na tym właśnie, jak się pełnoprawne napisy zaczęły. Menu dodatków do gry sądujące przedmioty. Rozdziału prób czasowa Apoloseum. No to nieźle. Mechanika poziomów, złożoność poziomów mi się bardzo podobała, bo jak zaczęliśmy rozdział, to byliśmy małą pierdołą nakiem. Zawsze jak kończymy rozdział, to jesteśmy w chuj dużym nakiem i po prostu widać, że coś robimy, no, że trzeba trochę czasu, żeby być wielkim. Tak mogę powiedzieć, sam nie wiem, tak. Ale z tej serii to by było na tyle. Jeszcze wam pokażę, właśnie wybiorę sobie rozdział 4.2. Potrzebny demontaż. Tutaj od razu wam mówię, żebyście nie zabijali botów, dopóki nie dojdziecie do tego sekretu, bo troszeczkę będzie potrzeba i ja właśnie przez to go nie zdobyłem, bo nawet nie wiedziałem. Ale dobra, ja zaraz do was wracam. Okej, jestem już z powrotem. Słuchajcie, tutaj mi został właśnie jeden robot. Ten sekret już zebrałem, ale potem się idzie w lewo. Nie zabija się tego ostatniego robota. Zabiliście rzeczywiście wszystkie. Czekajcie, wezmę te Sunset Stone'y, bo 8 trafień i będę miał srebrne trofeum właśnie do wskaźnika serii. Chociaż nie wiem, czy ja tak przejdę obok niego. Przejdę. Halo!
jest ostatni sekret. Słuchajcie, wiecie, że ja na nowej grze będę musiał to robić od nowa. Tak. Dobrze usłyszeliście. Bo ja będę musiał jeszcze dwa razy przejść tą grę, czy tak. Na trudnym, na bardzo trudnym. Bo właśnie bardzo trudny się odkrywa podczas grania w trudny. Znaczy jak przejdę trudny poziom. Więc no, ja nie wiem w ogóle, jakie zdobędę kryształy, naprawdę. Ale tutaj jest właśnie ten sekret ostatni, chociaż wiecie, gdzie on jest. Ulżyło mi od razu z tym. Tak więc to by było na tyle. Mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. Zapraszam do lajkowania, komentowania i subskrybowania. Na razie i cześć, do zobaczenia na następnym odcinku Znaka. Chyba jednak nie ostatni odcinek Znaka. To byłoby ogólnie koniec serii, źle się wyraziłem. Tak więc z tej serii to by było na tyle. Wątpię, żebyście oczekiwali ode mnie już materiałów z tej gry konkretnie. Może już tym bardziej z kolejnej części, chociaż nie wiem, kiedy ja w ogóle zaczął tą drugą część. Bo póki co ona jest bardzo droga. Ja nie mam pieniędzy, bo wydałem na Away Outa, a teraz jak chciałem sprzedać Away Outa, to no, chciałem sobie kupić coś innego, Brothers: A Tale of Two Sons, czyli też od twórców Hazelight, czyli od twórców Away Outa, też takie na dwie osoby, bo Away Out nam naprawdę się spodobało z Olą i kolejna taka seria byłaby dla mnie mile widziana. A więc na razie i cześć, do zobaczenia w następnej serii, która to będzie oczywiście Ratchet & Clank, jak już mówiłem, która powinna pojawić się już niedługo, naprawdę niedługo, może dzień przerwy sobie zrobię i już zobaczycie po prostu odcinek z Ratcheta, bo ja szybko tak skończyłem tego Naka z tego względu, że właśnie chciałem sobie zagrać w Ratcheta i Horizona. Tak więc na razie i cześć, do zobaczenia w następnej serii, która powinna pojawić się już niedługo.